Pole trójkąta wyraża się wzorem P równa się B razy H przez 2, gdzie P oznacza pole trójkąta, B oznacza długość podstawy, a H długość wysokości opuszczonej na podstawę B. Rozwiąż to równanie względem H. Więc może najpierw narysujmy ten trójkąt, żeby sobie przypomnieć, co oznaczają odpowiednie symbole. Mamy tutaj trójkąt, B oznacza długość tego boku i H, czyli opuszczamy wysokość. Tu jest kąt prosty, prawda? Bo to jest wysokość i H to jest długość tej wysokości. No, czyli pole P, przepiszmy to jeszcze raz, równa się B razy H przez 2. No i naszym celem jest rozwiązanie tego równania względem H. No to znaczy doprowadzenie do równania postaci H równa się. No i tutaj otrzymamy, jak H wyraża się prawdopodobnie przez B, P, być może jeszcze jakieś współczynniki liczbowe. A więc, no co, może zacznijmy od pomnożenia równania tego przez 2, żeby zlikwidować ten ułamek. Czyli mnożymy obie strony równania przez 2. Otrzymujemy w ten sposób po lewej stronie 2P równa się, no i tutaj 2 się skraca, B razy H. No więc naszym celem jest otrzymanie H po jednej stronie równania, czyli prawdopodobnie jeszcze musimy podzielić obie strony przez B. W ten sposób B się skraca i po prawej stronie otrzymujemy H, a po lewej stronie 2P przez B. Czyli przypiszmy może to jeszcze raz z H po lewej stronie, czyli z tego równania, rozwiązując to równanie względem H, otrzymujemy związek, który mówi nam, jak obliczyć wysokość, mając pole i długość podstawy. Czyli H równa się 2 razy P przez B.